Muszę się wam do czegoś przyznać. Chyba się pomyliłem. Podobnie jak większość ekspertów mówiłem wam niedawno, że w wyborach w Turcji opozycja ma pierwszą od dwóch dekad szansę na odsunięcie prezydenta Erdoana od władzy. Ale to się nie wydarzy. Choć publikujemy to wideo jeszcze przed ostatecznymi wynikami, to jest niemal pewne, że Recep Tayyip Erdogan nadal będzie rządził Turcją. Obejrzyjcie to wideo do końca, a dowiecie się, o co chodzi w tych wyborach i dlaczego cały świat tak się nimi ekscytuje. W pierwszej turze wyborów przed dwoma tygodniami wygrał Recep Tayyip Erdoğan, a opozycja uzyskała znacznie słabszy wynik niż się spodziewano. A w drugiej turze? Jeśli oglądacie to wideo w niedzielny wieczór albo później, to wynik znajdziecie w zakładce społeczność na naszym kanale. Zajrzyjcie tam, gdy obejrzycie ten film do końca. Wybory w Turcji to pojedynek tych dwóch panów. Z lewej strony Recep Tayyip Erdoan, który rządzi krajem od 20 lat najpierw jako premier, a teraz jako prezydent. Polityk oskarżany jest o autorytaryzm, cenzurowanie mediów i o nieudolne sterowanie upadającą gospodarką. Z prawej strony Kemal Kilic Darolu, 74-letni polityk i wspólny kandydat wszystkich partii opozycyjnych. Które po raz pierwszy od wielu lat zjednoczyły się przeciwko Erdoanowi. W pierwszej turze do głosowania poszło aż 88% uprawnionych, ale wyborami ekscytują się nie tylko Turcy, ale i cały świat. Tymi wyborami ekscytujemy się dlatego, że Taliperdoan miał pierwszy raz okazję stanąć do drugiej tury wyborów prezydenckich. Co więcej, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich sądziliśmy, że Tayyip ma szansę je przegrać. Drugi powód jest taki, że ekscytujemy się ze względu na wynik opozycji, to, co ten wynik mówi nam o Turcji. Tym, że jest jeszcze duży sprzeciw wobec władzy Tayyipa erdoana skoro opozycja w tak niesprzyjających warunkach, w warunkach kiedy obóz rządzący miał skrajnie dużą przewagę, jeśli chodzi o możliwość komunikowania się ze społeczeństwem, zdobyła dość dobry rezultat. Oczywiście przegrała, a więc ciągle musimy uważać to za porażkę. Natomiast mówi to nam po prostu to, że Turcja nie jest ciągle państwem w pełni podporządkowanym Tayyipowi Erdoanowi. W Turcji nie będzie jednak zmian, bo Recep Tayyip Erdoğan te wybory jednak wygrał. A dlaczego opozycja przegrała? przegrała dlatego, że nie dotarła do wszystkich wyborców. Oczywiście pojawia się pytanie, czy mogła dotrzeć do wszystkich wyborców, czy mogła dotrzeć do wyborców Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, którzy są już tak skrajnie zideologizowani. Tutaj odpowiedź brzmi raczej nie. Od wyborców słyszeliśmy bardzo często też takie komunikaty, że ta iperdoan gwarantuje stabilność i że ta iperdoan może ostatnio nie radzi sobie w zarządzaniu Turcją, ale, i to jest bardzo ważne, opozycja nie przekonała najwyraźniej wyborców co do tego, że potrafiłaby to robić lepiej. A w związku z tym te recepty to opozycji, czy na gospodarkę, czy na państwo, nie zadziałały, nie zostały wysłuchane przez wyborców. Turcja to blisko wschodnie mocarstwo. Mieszkają w niej 84 miliony osób, a gospodarka, mimo że się sypie, wciąż jest największą w regionie. Turcja to też druga co do wielkości armia w NATO i rozgrywający w wielu regionalnych konfliktach, choćby w Syrii, Libii czy górskim Karabachu. Co zatem dla regionu, ale i dla tureckiej gospodarki oznacza zwycięstwo Erdoana? Spodziewałbym się przede wszystkim kontynuacji, zarówno jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jak i na przykład kwestie gospodarcze. Wielu osób sądzi, że Taipa dokona jakiegoś radykalnego zwrotu w gospodarce. Patrząc na komunikaty ze strony Taipa raczej nie należy się tego spodziewać. Spodziewałbym się również, że Taipa Perdoan będzie teraz pracował nad tym projektem, który mu się nie udał, projektem sukcesja. I pod tym kątem to może być bardzo ciekawy czas w polityce partyjnej, bo tych sukcesorów potencjalnych Taipa troszkę jest. Kim zatem jest Recep Tayyip Erdoğan, nazywany też tureckim sułtanem? Na górze ekranu znajdziecie teraz link do odcinka podcastu o tureckim prezydencie. Posłuchajcie, bo są tam odpowiedzi na wiele pytań, jakie zapewne macie teraz w głowach. A w komentarzach pod tym filmem napiszcie, co sądzicie o wyniku wyborów w Turcji i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych historii nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale i z całego świata. I nie tylko o polityce, ale przede wszystkim o ludziach. Przypominam, ostateczne wyniki wyborów w Turcji znajdziecie w zakładce społeczność. I ostatnia gorąca prośba, powiedzcie też o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!